Jesteśmy we Wrocławiu, jest 25 lipca, o ile dobrze pamiętam. Spore szanse. Spore szanse są na to, że jest 25. A słuchajcie, wróciliście z obozu wędrownego. Co to w ogóle jest obóz wędrowny? Dobra. Dobra, ja będę na ciebie. Wspaniałą wtyczkę do mówienia. No idea była taka, że także Jezus powiedział, że no jak już w Niego wierzymy, to fajnie będzie, jeżeli coś tam zaczniemy z tym robić, tak, jeżeli wyjdziemy w ludzi, zaczniemy o Nim opowiadać, o tym, co On dla nas zrobił. I żeśmy, no nie żyli tylko teorią i praktyką, no i myślę, że tak każdy z nas, jak to wszystko czytał, Ewangelię, Biblię, no to tak myślał sobie, no kurde, no ja chcę to zobaczyć, tak, ja chcę zobaczyć, jak to działa. I to był taki moment, kiedy dostaliśmy cynk, słuchajcie, jest takie wydarzenie, jest ten obóz wędrowny, Bóg ponoć tam działa. No i stwierdziliśmy, no okej, no to chcemy to zobaczyć, tak? Chcemy też coś porobić, że już no nie była to sama teoria, tylko żeby zastosować to w życiu. I co, wędrowaliście? Było wędrowanie? Akurat tego nie było. Czy nie. Był obóz? Obóz był, raczej z wędrowaniem było gorzej, bo w sumie pierwszy tydzień był w jednym mieście. Na trzech. W Trójmieście. Tak, w Trójmieście, dokładnie. Tak więc wędrowania może jako takiego nie było, ale obóz był. Okej, okay, dobra. No i co, stacjonowaliście gdzieś, tak, w Trójmieście, w całych trzech miastach naraz. Nie było wędrówki, czyli co tam robiliście? Co się robi na obozie wędrownym bez wędrowania? Obozuje. To chodzi też o to, że na misję nie trzeba wyjeżdżać do Kenii, Ugandy i do jakichś strasznych, odległych krajów. Że w Polsce też jest dużo do zrobienia. Jest dużo osób, które coś tam słyszało o Jezusie, o jakimś Bogu też słyszało, ale co to za Bóg, po co ten Jezus i tak dalej, to oni nie wiedzą. Więc idea jest taka, żeby pokazać, jak wygląda chrześcijanin, co to takiego jest, jak żyje, tak. Czym to się je? I żeby mówić o Jezusie, żeby pokazywać Jezusa, żeby pokazywać, że chrześcijanie są, żyją, nie wymarli. I też naszym działaniem sprawić, żeby osoby, z którymi rozmawiamy, które w ogóle się z nami stykają, zainteresowały się Jezusem. Dobra, no na przykład, dobra, spotykacie ludzi, nie? Mhm. I co z nimi robicie? No to załóżmy, spotykasz mnie na ulicy. I co teraz? Jestem osobą, która sobie jest w Trójmieście, jestem na wakacjach, przyjechałem z tej gofra, no i spotykam was. W ogóle w jakiej formie was spotkam? Co wy tam robiliście? Jak zainteresowaliście ludzi sobą? Regulaminowo czy nie? Okej, to opowiedzcie o regulaminie najpierw. Co to było za regulamin? O co chodzi? Standardowo to było tak, że jako obóz organizowaliśmy taką imprezę ewangelizacyjną. Co to jest impreza ewangelizacyjna? Wyglądało to w taki sposób, że stała sobie scena. Tam na początku był koncert i tam grali, coś śpiewali o Jezusie. To było głównie po to, żeby ściągnąć ludzi na miejsce. No jak już się ludzie zeszli na koncert, to potem, dookoła oczywiście były jakieś takie namioty, gdzie było napisane, tu się można, podejdźcie, żeby się o was pomodlić, tu pogadamy. Też po koncercie było coś takiego jak spotkanie z uzdrowieniem, gdzie pastor organizujący ten obóz mówił krótkie takie kazanie o najważniejszych rzeczach z Ewangelii. Potem też ludzie podchodzili i się za nich modliliśmy i były uzdrowienia. Temu też towarzyszyło, no, że w międzyczasie z tymi ludźmi rozmawialiśmy. I to była ta standardowa rzecz. To, co się działo, co było zorganizowane. Ale do organizacji tego na miejscu potrzeba było stosunkowo niewiele osób. Więc już po rozłożeniu tych wszystkich scen i w ogóle zniesieniu wszystkiego rozłaziliśmy się na boki. Tam już się działy różne rzeczy. Ciężko o to opisać, bo to już było niekonwencjonalne. Zwłaszcza jak działał Duch Święty i posyłał w różne miejsca, czasami do konkretnych osób, no to wtedy już działy się różne. No dobra, rzeczy. Co to znaczy, że Duch Święty posyłał do różnych osób? No na przykład, że Marlenie Bóg kiedyś uleczył. Poczekaj, to da kolano i niech ona powie. Wtyczkę. Wtyczkę, dobrze. Wtyczka głosu. Wtyczka głosu, czyli do niej trzeba mówić. Fajnie, że wy właśnie myślicie, że to jest mikrofon, tylko a to jest ładowarka do telefonu, która udziela ci głosu. Różne rzeczy można sobie wkręcić, ale generalnie jak już
no my byliśmy tam chcąc działać dla Boga i jak działamy dla Boga, no to też nie chcieliśmy działać tak, jak nam się wydaje, że jest dobrze i tak, jak my sobie to wyobraziliśmy, że trzeba, tylko tak, jak Bóg chce nas widzieć, jak chce. No dobra, ale czekaj, co to znaczy, że Duch Święty ci mówi, że masz z kimś pogadać? Jak to robi? Wiesz, bo tutaj ludzie będą ciekawi, jak to działa, nie? Czyli co, na przykład słyszysz głos, idź pogadaj z tą osobą, czy jak to wygląda? Różnie, bo na pewno zawsze się modlę, że żeby mnie prowadził, żeby mi wskazał osobę, do której mam podejść, z którą mam pogadać. No i czasami pojawia się takie przeczucie, może być to nazwać intuicja, tak? Że powinnam pójść teraz na plażę, albo powinnam gdzieś tam być. No i też się zastanawiam, z kim mam iść. No, akurat na obozie z Michałem jakoś wędrowaliśmy mocno. I no to okej, mam iść na plażę. Skąd wiesz, że ci się nie wkręca to? Że sobie nie wkręciłaś? No bo później to działa, nie? Zawsze czyli przychodzisz na plażę i faktycznie ktoś tam jest, z kim masz pogadać. Tak. Znaczy zawsze jest też taka możliwość, że sobie wkręca, więc też warto się dopytać, czy to jest od Ciebie, Boże, czy od czegoś innego. I co wtedy odpowiada? Tak, często odpowiada, a czasami nie, po prostu idziesz, no, ale i sprawdzasz, słyszysz, na przykład, ryzykujesz. Wiesz, pojawia się taki snop światła i słyszysz fajnie głos by taki, było, wiesz, Marleno, idź na plażę, tam nie spotkasz człowieka w żółtej pelerynie. Bóg by mi nie powiedział Marleno, bo ja nie lubię, jak się do mnie tak mówi. Okej, okay, załóżmy, że Bóg to szanuje i nie mówi się Marleno. Teraz to się zgadza. Tak, jakby mi powiedział Marleno, to bym nie uwierzyła, że to od niego. Tak. Ale czasami po prostu trzeba zaryzykować, nie? No to, czy ja pójdę na tą plażę, czy nie, no to mnie nic nie kosztuje, więc mogę podnieść dla niego ryzyko. Okej, okay. To jest jako sceptyk? Mm-hmm. Zadam pytanie w ten sposób. Czy zdarzyło się, że miałeś gdzieś iść i tam nic nie było? Kompletnie, że nic się nie wydarzyło. Strata mi? Czasu. Nie. Nie, nie było takiej sytuacji. A ile takich sytuacji już w życiu miałaś? Więcej niż 50? 50? Nie wiem, ja jestem dość świeżo nawrócona. Tak naprawdę. No dobra, no ale załóżmy, nie wiem, 20? Co, 20 razy słyszałaś, że masz gdzieś iść, coś zrobić, z kimś pogadać i 20 razy tam ta osoba była. Mhm. 20 na 20, czyli 100% skuteczności. Tak. Okej. Okay. No, to jest jakiś argument, nie? No dobra. Mówicie, że były tam uzdrowienia. Co to było za uzdrowienia? Czy komuś na przykład, nie wiem, odrosła ręka, noga? W takim sensie, że jej nie było i pojawiła się nowa, nie? Czy nie? Ktoś nie miał oczu, a miał... Nie no, tak to nie było, ale tak mi się teraz przypomniało coś, o czym nie wspomniałem na nocach, znaczy na godzinkach, czy jakkolwiek się to tam nazywa teraz. Martin pewnie zaraz znowu zmienia. No właśnie, dlatego użyłem wszystkich możliwych, nie przyzwyczajaj, żeby było wiadomo, o które chodzi. Chodzi o środowe spotkania, w których możecie zadzwonić. Dokładnie. I do czego zachęcamy? Reklama. A teraz podajemy numer audycja konta. Audycja zawiera lokowanie produktu. Teraz podajemy numer konta. Jeszcze jeżeli jeszcze nie było złombolu, to też tam może się płacić. Ale wracając do tej części z obozem, na przykład było tak, że... Bo ja tam prowadziłem taki kącik dla dzieci, że tam jakiś sobie żonglowałem, z dziećmi się bawiłem i tak dalej. Żeby jak ktoś przyjdzie z dziećmi, żeby tam no, dzieci się nie nudziły. I było któregoś razu tak, że jakaś dziewczynka miała problemy z nogami. Biegać nie mogła, bo ją bolały cały czas. I ktoś im powiedział po prostu, nie wiem, Michał chyba przyszedł i powiedział, że z Marlenu, oczywiście, że tam jest właśnie dziewczynka, żeby się o nią pomodlić. Więc tak potrzebuję z dziewczynku, czy ona się w sumie bawi, nie chce mi się, nie chce no, przerywać tam jej, bo ona się tam bawiła z Marleną. Dzień dobra, sobie stanąłem, za nią się tam pomodliłem, Panie Boże, niech ona będzie uzdrowiona i przyjdzie uzdrowienie, nie? W Twoim imieniu, Jezu. I tak postałem, po chwili pomodliłem się sobie, poszedłem z powrotem. I później za chwilę przychodzi Michał i mówi, że ta dziewczynka biega. No. I ją nic nie boli. Okej. Okay. Czy było jeszcze jakieś spektakularne jakieś wydarzenie? Takie, wiesz, bo dziewczynka mogła mieć jakiś ból nogi, nie? Ty się o nią pomodliłeś, ona pod wpływem adrenaliny, że ktoś się ale o nią. Ale ona nie wiedziała, że się o nią modlę. Aha, i ja z nią rozmawiałam i ona mówi, że w ogóle nie może biegać. Ona nie pamięta, żeby kiedyś mogła biegać, bo jak zaczyna, to ją to strasznie boli, bo ją cały czas boli kolano, nie? Potem rozmawiałam z dzieciakami, jak tam WF, jak coś tam, bo tam szaleliśmy, żonglowaliśmy i tak dalej. No i tak zaczęłam się pytać, bo jedna dziewczyna mówiła, że w jakiejś drużynie jest, właśnie, nie wiem, czy biegła, no jakieś tam na zawody jeździła. No i to mówi, że właśnie nie może biegać, nigdy nie mogła i tak dalej, nie? No i poprosiłam chłopaków, żeby się o nią pomodlili, no bo ja się nadal bawiłam z dzieciakami, to stwierdziłam, że nie ma sensu przerywać, może ktoś inny się pomodlić.
I później zaczęła biegać. Ja pytam, ej, a co z twoją nogą? No nie boli, już mogę. No i ona nie wiedziała w sumie, że się modlimy, więc... Znaczy, właśnie w sumie, bo wcześniej ja też... No zamknijcie okno, bo jest za głośno. Wiedziała, bo wcześniej ja też się z nią modliłem. No ale mimo wszystko, jednak jak od dawna nie mogła biegać, to... No dziwne by było. Marlena, ona później dłużej biegała, widziałaś ją jeszcze później, przez kilka godzin? No ona później tańczyła cały czas teraz pod sceną. Także ona poszła jeszcze później ze wszystkimi tymi dzieciakami i też tańczyli, biegali i latali pod sceną, jak był koncert. No dobra. No czyli co, była dziewczynka, która zaczęła biegać, a która nie mogła biegać. Jakie były jeszcze spektakularne przypadki? Był chłopak, który jak go poznaliśmy, był bezdomny, nie miał domu, nie miał rodziny, nie miał pracy. Zwłaszcza, że wcześniej miał jakąś pracę, ale niestety okradł tam ludzi i już nie mógł tam wrócić. No i tam dość w sumie ciężko było, żeby pewne rzeczy z niego pousuwać i żeby... Co znaczy pousuwać? Wywalaliśmy, trzeba było z niego wyrzucić demony. Dobra, to starajmy się nie opowiadać długich historii, tylko zwracać, nie? Bo wiadomo, że ten... Czyli poczekajcie, co było? Było uzdrawianie, tylko dobra, zaakceptujemy, że był uzdrawienie, jak wymienicie jeden spektakularny przykład. Czyli jednak. Musi być. Czy był jeden spektakularny taki, wiecie, że nie wiem, że ktoś na przykład nie widział od urodzenia i zaczyna widzieć, nie? Był coś podobnego. Co było? Kobieta, która od urodzenia miała jedną nogę wyraźnie krótszą, 15 centymetrów. No to widać, faktycznie, to jest tyle, no to jest dużo, nie? To jest długość od łokcia do ręki. Mniej więcej. Nie, to jest 40 centymetrów. To jest, to jest długość stopy. Dobra, nieważne. No dobra, rozładowana dłoń, widać. Dużo, dużo i to było, jak pokazała te nogi, to było no ewidentnie, że jedna była krótsza. I po modlitwie ta jedna noga jej się wydłużyła. Tak, że były równe. I wyszła wtedy z tego namiotu, gdzie się o nią modlili ludzie, wzięła kulę i sobie wyszła. Ot tak. Ale jak było widać, że jej ta noga się wydłuża? Jak potem sprawdziliście, czy ona usiadła, wyciągnęła obydwie nogi i widzieliście, że są równe? Tak. A widzieliście wcześniej, że są nierówne? Tak. No tak, bo 15 cm to widać. A czy widzieliście, jak to rośnie? Nas nie było wtedy w nowym, my widzieliśmy efekt, jak ona jak wchodziła i jak wyszła. Widzieliśmy, jak urosło, bo... Centymetr jeszcze. Tak, ona się wydłużyła w dwóch etapach. Najpierw większość się jakby dorosła, ale jak zobaczyliśmy, to jej brakowało centymetra, dwóch może, żeby były równe. Ona już, ta kobieta już wtedy stała i jak stojąc bez kuli się jeszcze o nią modliliśmy, to w pewnym momencie tak jakby drgnęła leciutko, na jednej nodze. I to wyglądało, i po tym dygnięciu, jak zobaczyliśmy, to dwie nogi były już idealnie równe. Okej, działa, nie? Czy macie kontakt z tą kobietą? Czy niestety macie... nie, bo już musieliśmy się czy zaraz ktoś, po tym czy ktoś z tego obozu wyjeżdżać. Ma do niej kontakt? Myślicie, że ma? Czy można byłoby zdobyć dokumentację medyczną, że miała wcześniej krótszą nogę, a potem dłuższą? Można, bo ona była związana z kościołem z Warszawy, który organizował i to może i opiekował się zróbcie to, dajmy ludziom możliwość zobaczenia tego, że to faktycznie się dzieje, nie? Ale okej, było uzdrawianie, faktycznie, no to nie takie, że placebo, że ktoś tam, wiesz, bolała go noga, przestała go boleć. Mówisz, że coś wywalaliście. Czy to było wywalanie demonów? No było. Ile demonów wywaliliście przez cały obóz? Statystycznie. Nie prowadziłem. Nie, ciężko powiedzieć. Dużo osób jest opętanych w Polsce, myślicie? Jak takie widzicie i ten... Znaczy, no właśnie, akurat nie było jakoś tego dużo. Okay. Znaczy, było jedno miejsce, gdzie było bardzo dużo osób i faktycznie tam chyba... Gdzie, w jakim miejscu było dużo opętanych osób? To jest jakieś miasto, czy...? Zrób antyreklamę. Nie, ja nie pamiętam, gdzie to było, szczerze mówiąc. Pozwolicie, że ja zadam pytanie, czy te demony, one zdradziły swoje imiona? Znaczy, my się nie pytamy demonów o imiona, tylko Ducha Świętego. Aha. I nie dyskutujemy, tylko każemy im wyleźć. Nie rozmawiamy z nimi. Dobrze, no to słuchajcie, wiele osób się zastanawia... Przepraszam, zaraz skończysz pytanie. Wiele osób się zastanawia, jeśli chodzi o uzdrowienie, są dwie szkoły, nie? Mhm. Pierwsza szkoła jest taka, że się po prostu prosi Boga, Panie Boże, proszę Cię, uzdrów tą osobę. Druga szkoła jest taka, że tam rozkazuje się chorobie, żeby tam, nogo, wydłuż się. Jak ci ludzie się modlili i co zadziałało? Czy w tym wypadku, kiedy noga się wydłużała, ci ludzie rozkazywali chorobie, czy prosili Boga o uzdrowienie?
Chyba różnie. Część osób... Różnie, dobra. No to się nie da tego sprawdzić, nie? Co działa, co nie. Okay. Znaczy ja jednak zauważyłam, że bardziej działa, jeżeli się mówi, że ogłasza uzdrowienie, że ma to odejść. A jak nie zadziała, to co wtedy? Ogłaszasz uzdrowienie i zdarzają się sytuacje, że ktoś jest nieuzdrowiony? Zdarzają się. Ja mówię o statystyce. Faktycznie zauważyłam, że jak proszę, to rzadziej jest to uzdrowienie niż w momencie, kiedy mówią, że ta choroba ma odejść. Więc jakoś to działa. Jeżeli chodzi o tą panią, która miała wydłużoną nogę, to w sumie ta modlitwa trwała dość długo i tam było też dużo czasu poświęconego na uwielbienie Boga, nie? Czyli to nie było uwielbienie tylko... Boga. Czyli mówienie wprost do Boga, tak? Czyli wysławianie Go bardziej tam, to czyli było... musieliście się nakręcić, żeby zadziałało. No bo to tak trochę jest, nie? Uwielbianie Boga w kościele protestanckim wygląda tak, że jest karaoke, nie? To wygląda jak karaoke, więc to nie jest jakieś obraźliwe. Jest po prostu telebim, są słowa puszczone, jest muzyka. Nie i ludzie śpiewają, nie? I oni na to mówią uwielbienie. My się kręciliśmy dookoła tego namiotu i każdy się modlił osobiście, tak. Indywidualnie. A jednocześnie w namiocie trzy osoby jakby nałożyły ręce na tą kobietę i się modliły. Dużo słyszałem modlitwy językami. Też dużo jakiegoś dziękowania Bogu, ale też były zwroty bezpośrednio do tej, nakazuje tej nodze się wydłużyć. Zastanawiam się, czy moglibyśmy napisać dzisiaj, czy nagrać Dzieje Apostolskie, część następna, nie? Chciałbym zobaczyć po prostu, czy to dalej działa, czy było tak jak Dzieje Apostolskie. Okej, było uzdrawianie, było wywalanie demonów. Miałeś jeszcze jakieś pytanie odnośnie temu? A wiesz co, nie, w zasadzie już uzyskałem odpowiedź. Okej. Okay. Czy było prorokowanie? Było. Oczywiście. Było. Jak wygląda prorokowanie? Na przykład tak, że jedna... Ja miałem coś takiego, że jedna osoba mówi językami, a druga tłumaczy. Czyli było tłumaczenie języka. Tak. I to w ten sposób jest przekazane proroctwo. Ja też podeszłam do osoby, którą wiedziałam, że prorokuje i powiedziałam, słuchaj, od jakiegoś czasu zadaję Bogu dwa pytania. Cały czas te dwa pytania, odpowiedz mi na nie. Nie zadając w ogóle, nie mówiąc, jakie to są pytania, i dziewczyna zaczęła się modlić i mi odpowiedziała na oba pytania. Ja, wow, no tak, no to coś tam jeszcze mówię. I ona, no, bo to chodziło o to. Jaka to była odpowiedź? Czy mówi tak, nie, czy mówiła pełnymi zdaniami? Konkretnie pełnymi zdaniami. To akurat było bardzo prywatnie, dlatego nie chciałam też... Okej, okay, czy można by było, to już teraz polegam na Twojej opinii, czy można by było odpowiedzieć na Twoje pytanie w taki sposób, że i tak, wiesz, tak jak wróżki robią, nie? Że tam przychodzi i ona mówi, dzisiaj jest dzień, w którym spotka Cię niezwykłe wydarzenie, nie? Każdy dzień taki może być. Bardzo duże, bardzo konkretne pytanie o coś, co kiedyś usłyszałam i nie wiedziałam, czy to było od Boga, czy nie, i co Bóg w ogóle planuje z tym zrobić. I dostałam odpowiedź dokładnie, że tak, to się stanie, dam Ci to, jeszcze wydarzy się to i to, bo zdarzyło się coś tam. Aha. Czyli to bardzo dużo nawiązywało do tego, co już mi się działo, co już wiedziałam wcześniej od Boga. A co tamta osoba, którą pytałam, nie mogła wiedzieć. A co ciekawe, później mi powiedziała, jakie ja zadałam pytania. Mhm. I to było śmieszne, bo najbardziej mnie to zdziwiło. Bo tak, a skąd ty to wiesz? To już jest, przekraczam sferę prywatności. Panie Boże, dlaczego jej powiedziałeś, jak się zapytałem? A tak, skąd to wiesz? O, tak się patrzy, aha. Ale nie pisałaś tych pytań na Facebooku. Nie. Rzadko korzystam z Facebooka. Ja też miałem jednego dnia takie poczucie, że akurat konkretnego dnia powinienem zrobić konkretną rzecz, udać się w jedno miejsce w Gdańsku i spytałem trzech osób, u których wcześniej się pokazywał jakoś dar prorokowania, czy to jest od Boga i w ogóle co ja mam z tym zrobić. Trzy osoby udzieliły mi praktycznie identycznej odpowiedzi. Tak. Nie. Właśnie, nie, to było dosyć specyficzne, że dosyć konkretna odpowiedź, że było to, że ja muszę sobie poradzić z tym sam muszę to ustalić z Bogiem i będę wiedział wszystko, co mam robić. I że mam też w to miejsce iść samemu, nie brać nikogo ze sobą. No, no i co, czy coś w tym miejscu było? Tak. No tak. Dobra. Czekajcie, czyli mamy wywalanie demonów, było już uzdrawianie, było prorokowanie. Czy było tam dużo darów języków, że tam ludzie gadają w różnych językach? Bardzo dużo. Prawie wszyscy. Bardzo dużo, dużo osób też wykładało języki. Jeszcze a propos prorokowania. No, okej, okay. Zatrzymajcie się. Mam wtyczkę.
Ale ja zadaję pytania. Ja tu zadaję pytania. Ta osoba, która ma wtyczkę, może odpowiadać. No tak, wiesz, zabrała wtyczkę i ją trzyma cały czas i już myśli, że może. Skoro było tłumaczenie języków, co przeważnie ludzie mówią tymi językami, skoro mieliście tam tłumaczy tych języków? Często odpowiadają na pytania. Czy to jest taka inna forma prorokowania? Też. Może też być. Mhm. Ale też... A jak nie prorokowanie, to co tam jest? Modlitwa o te osoby, bo czasami ktoś o te osoby, które mówią tym językiem? Nie, o tą, nad którą się modlimy. Mhm. Czyli ktoś podchodzi, prosi o jakąś modlitwę, no i chociażby w uzdrowieniu to nie działa, nie? I zaczynasz się modlić językami i wykładając te języki, Duch Ci mówi, że tutaj trzeba na przykład zrobić coś innego się modlić, coś innego Duch Święty, potrzebuje okay, ta Duch Święty, osoba, co Duch Święty na przykład mówi? Ta osoba nie jest uzdrowiona, bo... Ja kiedyś miałam, to akurat nie było na obozie, ale miałam sytuację, że modliłam się o pana, który miał złamaną nogę i dostałam informację, że to problemem nie jest noga, to noga nie jest najmniejszym problemem, tutaj nie chodzi o nogę, ale mam się modlić o jego duszę, że to jest cały, że to, czego on potrzebuje, to nie uzdrowienie nogi, uzdrowienie ciała, tylko no uzdrowienie swojej gipsy. Duszy. Tak. I to było tak, że ja nie byłam w stanie się modlić o tą jego nogę, w ogóle zacinałam się totalnie i jakoś nie mogłam sklecić żadnej modlitwy i zaczęłam się modlić językami i właśnie zaczęło to też wypływać, że mam się modlić o duszę tego pana. No dobra, jakieś takie inne wydarzenie niż uzdrowienie, jakiś taki cud, czy było coś takiego na obozie, czy coś takiego się wydarzyło? Znaczy, miałam też takiego chłopaka fajnego, który przyjechał. Nie wiem, czy to kategoria cudu jest, ale było cud tak... to znaczy, na przykład ktoś chodzi po wodzie. To jest cud. Dobra, no to może ja opowiem tą historię, okay. Tak? Czyli chodził. Ja mam wysokie nie standardy. Nie, nikt nie chodził po wodzie. Ale byliśmy wtedy w Gdyni i chłopaczek, on jechał, miał jechać do Bydgoszczy, z tej Bydgoszczy miał się jakoś transportować do Anglii, do pracy, wyjeżdżał. I coś się nadziało, jakaś awaria, problemy komunikacyjne, zamiast do Bydgoszczy wylądował do Gdyni. Miał poczucie, w ogóle nie wiem dlaczego przyszedł do tego parku, akurat przyszedł do parku, jak jedna z dziewczyn, uczestniczek obozu, dzieliła się swoim świadectwem, czyli mówiła, co Bóg zmienił w jej życiu, jak teraz wygląda jej życie. No i on mówi, że jak to usłyszał, to nie był w stanie wyjść z tego parku. On tam spędził kilka godzin i nie był w stanie się ruszyć. No trochę obóz nawalił, bo nikt się do niego nie zbliżył, on się cały czas kręcił i w końcu ja podsłuchałam rozmowę, że ktoś tam mówi, ten chłopak cały czas tutaj stoi. No i poszłam do niego i tak mówiłam, słuchaj, ty chcesz pogadać? On, no. I takie, i właśnie opowiada, że on nie wie w ogóle, jak trafił do tej Gdyni i coś tam. Ja zaczynam mu mówić, o no, to jest właśnie to, co się wczoraj pytałem, nie? I tam dalej coś mu mówi, o no, właśnie takie pytanie miałem do Boga i tak dalej. I się okazuje, że on był przez jakiś czas związany z Jezusem, ale ten Jezus nie działał w jego życiu, on jakoś nie wszedł w to. Niby coś tam wiedział, niby go przyjmował, ale później uznał, że to przecież i tak nie działa i przeszedł wtedy na taoizm, taki jakieś chińskie i tak dalej, okay. Magiczne i tak dalej, nie? I w ogóle sam fakt, jak on trafił do tego i w ogóle wszystko, co mówiłam, się okazywało, że to jest... Po kolei mu odpowiadam na pytanie, które miał w ostatnim czasie do Boga, bo on też się zastanawiał, czy ma odejść już tak ostatecznie od Jezusa, czy nie. Okej, okay. No dobra, no to faktycznie to było ciekawe. Pytanie, czy takie sytuacje, bo byliście ile tam, 2 tygodnie, tydzień? No ja byłam 10 dni. Ja byłem 2 tygodnie. Okej, okay. 2 tygodnie jakiejś dziwnej jazdy, nie? Że jakieś proroctwa, uzdrawiania jakieś, wiesz, macie jakąś wiedzę, której nie powinniście mieć. A spotykacie ludzi, którzy mają jakąś wiedzę o was, której nie powinni mieć, nie? Mhm. Więc ogólnie jest dość dziwnie. Ludzie mówią jakimiś językami, ktoś te języki tłumaczy. A powiedzcie mi, czy tak wam się też dzieje na co dzień? Czy wiecie, o co mi chodzi? Czy pojechaliście tam na ten dwutygodniowy obóz i tam było tego natężenie jakieś, nie? Czy na co dzień też tak macie? I tak, i nie. Znaczy, tam faktycznie było tak, że mamy 24 godziny dla Boga. Nie ma pracy, nie ma jedzenia. Znaczy, wszystko jest... Jest. Znaczy, jest jedzenie, ale no nie trzeba się o nie martwić, bo ten obóz jest zorganizowany, więc ten obiad mi podadzą, śniadanie jest, ewentualnie się zgłoszą, że ja dzisiaj robię śniadanie.
ale nie ma tej takiej codziennej bieżączki, nie? Więc tam faktycznie jesteśmy 24 godziny dla Boga, jest w ogóle grupa kilkudziesięciu chrześcijan, że jak się modlimy razem w grupie, to nagle przychodzi Duch Święty i zaczynamy sobie nawzajem prorokować w takiej dużej grupie, podchodzimy między sobą do siebie. Ale na co dzień no, też się dzieje, on cały czas jest. To nie jest tak, że on jest od wakacji, od święta. Jest no dobra, ale na przykład masz też, macie, nie chcę, żebyś cały czas z Marlenką, ty musiała mówić. A, czy macie też takie sytuacje na co dzień, że na przykład, nie wiem, dostajecie jakieś proroctwo, są jakieś uzdrowienia. Czy to jest na co dzień? Czy tylko, tylko i wyłącznie na takim obozie występuje, nie? Na co dzień tak. Rzadziej, tak? Rzadziej niż na takim obozie, to nie jest, nie ma tego. No na przykład nie, raz w tygodniu, dwa razy w tygodniu. Oj, no różnie. Różnie, zależnie od potrzeb. Okej, okay. Ale... czyli gdybyśmy na przykład, nie wiem, stwierdzili dzisiaj, rzucamy pracę, nie? Załóżmy, nie? Tak tu teraz siedzimy i jedziemy i robimy tak cały czas. To myślicie, że obserwowalibyście Boga codziennie, tak? W takim działaniu? I po prostu jedyne, dlaczego nie obserwujemy Boga, to takie jakieś moje przemyślenie. To, że po prostu zajmujemy się sprawami takimi codziennymi i nie mamy czasu na działanie dla Boga? Co, ja myślę, że to zależy od tego, czy taka byłaby akurat Boża wola, bo no, będąc w tej pracy, no. Może myślę, że w tym działaniu dla Boga nie chodzi, celem nie jest epickość. Nie, to jest fajne. Nie, czekaj, zatrzymaj się. Wiesz co chodzi? Kiedy ja rozmawiam z moimi tam kumplami z pracy, koleżankami, jak z nimi rozmawiam, to ma to jakąś efektywność, nie? Czyli na przykład muszę z kimś rozmawiać, nie wiem, pół roku, żeby on, nie wiem, miał jakiś komplet informacji, który pozwala mu podjąć decyzję, nie? Ale w momencie, w którym ja podchodzę do na przykład tej osoby i mówię mu, wiesz co, Bóg mówi, że w twoim życiu jest to i to i ty czekasz na taką i taką odpowiedź, a w ogóle ty masz krótszą nogę, choć pomodlę się i ci się wydłuży, nie? No to chyba nie trzeba mu pół roku tam tłumaczyć i przekonywać go, nie? Skoro... Sądzę, że jak ktoś zechce, to i to sobie wszystko zracjonalizuje. Tak? No, przyzwolenie nogi? Tak. Myślę, że nawet i to by ktoś, jakby ktoś bardzo chciał, to i to by sobie zracjonalizował. Znam jedną osobę, dla której Bóg po prostu pokazał, no mi dał wiedzę o jej przeszłości, której ja nie miałem prawa mieć. Później prosiła Boga o różne rzeczy, jej to dawał, ale po jakimś czasie, tak po tygodniu, dwóch stwierdziła, że to wszystko jest bez sensu i sobie jakoś zracjonalizowała. Okej, wredne pytanie wam zadam. Bardzo wredne. Liczę na uczciwą odpowiedź. W takim sensie, słuchajcie, nie chodzi mi o to, żebyście tutaj się jakoś posypywali głowę popiołem, nie? Ale czy czujecie się lepsi z tego powodu, że macie takie jakieś... że uczestniczycie w takich jakichś cudach? Czy czujecie się lepsi, nie? Że w waszym życiu to jest od takich ludzi, którzy tego nie mają? Ja jestem za to bardzo, bardzo wdzięczna, chociaż jak pojechałam na obóz, to są ludzie, którzy potrafią, robią i są w tym dużo, dużo dłużej, więc ja się tam czułam malutka, naprawdę malutka. Aha, dyplomatyczna odpowiedź, ale czy jak stoisz, wiesz, idziesz przez miasto, myślę, że jest nie? mi łatwiej. Jest ci łatwiej. Bo dużo widzę, dużo od niego, bardzo dużo od niego dostaję i mam dużo takich dowodów, że on jest, więc nie wierzę tylko dlatego, że przeczytałam albo ktoś mi powiedział, że to działa, tylko to widzę, więc mam łatwiej, wiem, że mam łatwiej. Dobra. No to co? To co? Kręcimy Dzieje Apostolskie część drugą, tak? Cały czas. Słuchajcie, to było takie krótkie sprawozdanie z wędrownego obozu misyjnego, który nie był wędrowny, tylko stacjonarny. Pytanie zadawał Hubert, odpowiadała Marlenka, Seto, Mateusz. Zapomniałem się, Michał numer 2 i Kazi, to który ja się nie odbywał, ale też był na obozie. Kazi, to może ty jeszcze coś powiesz na koniec? Twoje dwa grosze. Nie za bardzo miałem coś do dodania, dlatego że akurat dziwnym zbiegiem okoliczności ja nie doświadczyłem żadnych z nadnaturalnych rzeczy, o których oni mówili. Czyli normalny gość na nienormalnym obozie. Trochę tak, ale ja byłem tam krótko, bo tam 2,5 dnia tylko. I akurat w czasie, kiedy się prawie nic nie działo, a kiedy się coś działo, to akurat gdzieś daleko ode mnie przypadkiem, więc w zasadzie w większości przypadków to tylko słyszałem, że coś było. Byłeś zły o to? Ale nie, znaczy troszeczkę byłem zawiedziony, bo tak miałem nadzieję, że coś doświadczę, ale z drugiej strony doświadczyłem czegoś niezwykłego, co w zasadzie uświadomiłem sobie właściwie przed chwilą, że doświadczyłem tego, czego doświadczam właściwie ciągle, czyli tego, że byłem
akurat wtedy, kiedy byłem, byłem potrzebny. I to akurat ja. Na przykład, bo zdarzyła była taka sytuacja, że tam drugiego dnia, czy pierwszego, drugiego, był jakiś koncert, mieliśmy go nagrywać taką kamerą profesjonalną. Kamera była, ale człowiek od kamery, zepsuł mu się samochód gdzieś tam na trasie i po prostu nie mógł dojechać. I okazało się, że ja byłem jedyną osobą, która jest w stanie coś tam z tę kamerę uruchomić i coś nią nagrać. Więc... No na odwykampie to też ty uratowałeś sytuację, nie? Jak zepsuło się auto, które jechało na lotnisko, ale to już taki off-top. Dobra, no to dziękujemy wam bardzo i życzymy miłych wakacji. Nadawaliśmy z Wrocławia, tutaj z grupki. Jak chcecie, możecie wejść na mapkę TK. Przez całą wakację ludzie się spotykają. Jak chcecie spotkać ludzi, którzy żyją tak jak w Dziejach Apostolskich, no to wejdźcie na mapkę TK, znajdźcie jakąś grupkę, no i spotkajcie się z nimi. Ja mogę grupkę wrocławską spokojnie zarekomendować, że to są kompletne świry, więc możecie tutaj znaleźć to, czego szukacie. To było o nas. No. To co, do usłyszenia. Hej. Hej. Dziś wieczorem odwyk jest. Zaraz zrobię mikrofonu test. Pierwszy zadzwoni Krzyszman, a zaraz po nim ja sam. O, odwyk, 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 kom. 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 Aj, aj, aj. Odwyk.com. O Bogu po ludzku. A na koniec, jak ktoś jeszcze nie ma dość, mało akcent humorystyczny. Nie znaczy, ja zauważyłem, że Hubert kupił ciasto, dał wszystkim, a na początku sam go nie jadł. Nie załatwisz mi w ten sposób. Chciałem zobaczyć, wiesz, czy się nie zepsuło. Mówisz po tym wczorajszym sosie. No, wczoraj, słuchajcie, do Marlena nam dała obiad. I ten, i jemy z Seto ten obiad, wiesz, ja wziął łyżkę i tak... Coś z nim jest nie tak. Ale ja nie wyczułem, ja jem dalej. Wiesz, on to tam je, ale wiesz, ten konspiracyjny taki wzrok patrzy na niego, on na mnie, ja wszystko wiem, on wszystko wie. Ja właśnie ale... tak widzę, ta mina Huberta podejścia. A Seto no, patrzy na mnie i... Ja mówię tak, Marlena, nie żeby ci sobie ale czy możesz spróbować? No Marlena Wocha, nie no dobry, jest dobry, ale spróbuj, ale spróbuj. Ja szczęście, że przyszedłem później trochę. A sędzisz zjadł pół talerza? Ale to było takie sosem. Złe w sumie. No był tak, a Marlenka tak dyplomatycznie, no trochę się popsuło. Ale... Bo jak Sebastianowi smakuje, to mu nie będę przeszkadzać. Mogłeś mu tego nie mówić, nie? Chcę zjeść całe. Nie było sobie takie złe. A bo mogłeś powiedzieć, że tylko jego się jestem popsuło. Jestem studentem, nie takie rzeczy się jadło. No.